Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat darmowego skina, także koniecznie oglądać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem i wyzwanie na dzisiejszy film to myślę, że tak 700 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. I na samym początku tego filmu wyślijmy sobie właśnie dla losowej osoby jakąś rzecz ze sklepu i akurat właśnie dzisiaj pojawiła się nowa emotka, a najdokładniej jest to Dance Monkey. I ogólnie, moi drodzy, no to wyślijmy sobie po prostu jako podarunek do jakiejś losowej osoby, zróbmy sobie tak i w tym oto momencie weźmy sobie, wyślijmy to na przykład tej oto właśnie osobie. Także kupujemy mu właśnie podarunek i oczywiście, jeżeli wy chcielibyście otrzymać właśnie takowy podarunek, to wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i będziecie aktywni na filmach. I też mnie zaprosicie do znajomych i staram się regularnie akceptować znajomych, a teraz zapraszam was do oglądania. Na samym początku naprawdę ciekawy news, a najdokładniej mowa tutaj o trybie właśnie bez budowania. No i moi drodzy, otrzymaliśmy nową informację, że właśnie Epic nadal nad tym pracuje, co wiąże się z tym, że najprawdopodobniej w tym lub w następnym sezonie takowy tryb powinien być dostępny. Oczywiście cały tryb będzie polegał na tym, że nie będziemy mogli po prostu zbierać żadnych maców i tak dalej i tak naprawdę nie będziemy tam mogli budować, tylko po prostu będą strzały i to tak naprawdę tyle. Ogólnie, moi drodzy, no to Epic teraz stara się właśnie zrobić opcję, że jak będziecie niszczyli jakiś budynek, to nie będziecie z niego otrzymywali maców. I tak, będziecie mogli normalnie niszczyć rzeczy kill-offem i nie będziecie z nich dostawali po prostu maców. Na tym będzie mniej więcej polegał cały ten tryb i oczywiście data jest jeszcze nieznana. No, osobiście mi się wydaje, że będzie on w późniejszym terminie tego sezonu lub ewentualnie właśnie w następnym sezonie. I ogólnie, moi drodzy, to ten tryb zapewne będzie jednym z bardziej popularnych ze względu na to, że są osoby, które, że wiadomo, że nie lubią jakichś spoceńców, które że coś budują i po prostu chcą zagrać w tryb bez budowania. I to niedługo się stanie, tylko jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy. Teraz również naprawdę ciekawy news, a najdokładniej będzie tutaj mowa o broni, która została pierwotnie dodana w sezonie pierwszym rozdziału pierwszego i nie, niestety nie jest tutaj mowa o Zapotronie, a najdokładniej mowa tutaj o rewolwerze, ponieważ ta broń jest praktycznie od samego początku Fortnite'a i ostatnio ona powróciła. Lecz okazało się, że została całkiem szybko wyłączona i ogólnie no to możliwe, że Epic chce po prostu po raz kolejny przywrócić do Fortnite'a. Wydaje mi się, że opcja ta byłaby naprawdę całkiem ciekawa i broń można by powiedzieć, że jest taka troszeczkę bardziej nostalgiczna. Także teraz Epic chyba chce powrócić dosłownie do właśnie przeszłości, ze względu na to, że między innymi na przykład przywrócili oni właśnie wykrzywione wieże, to teraz jeszcze przy okazji, moi drodzy, otrzymaliśmy właśnie taką informację odnośnie tego rewolwera, także może być naprawdę, ale to naprawdę ciekawie odnośnie przyszłości Fortnite'a i właśnie na temat wszystkich po prostu jakichś nostalgicznych rzeczy. W sumie to z jednej strony fajnie, że taki nostalgiczny stary Fortnite powoli powraca i miejmy nadzieję, że kiedyś pojawi się jeszcze tryb, o którym niejednokrotnie mówiłem, gdzie będzie stara mapa i w ogóle wszystko. Zobaczymy. Teraz update do jednej rzeczy z poprzednich filmów, a najdokładniej mówiłem wam o emotce Tunak Tunak Tun. I ogólnie, moi drodzy, no to okazuje się, że Epic po prostu jej jeszcze nie wypuściło. I ogólnie, no to mieli oni ją wypuścić właśnie już na dniach, jak mówiłem to w filmie, z tego co pamiętam, jakiś tydzień czy dwa temu. I ogólnie, no to się okazało, że Epic tej emotki nie wprowadziło. I nie wiadomo, czy emotka ta jest całkowicie anulowana. I nie wiadomo również, moi drodzy, co jest tak naprawdę prawdziwą przyczyną tego, że jeszcze ta emotka się właśnie nie pojawiła. Możliwe, że są jakieś opóźnienia techniczne czy coś takiego i przy okazji, moi drodzy, no to ostatnio pojawiła się dość niemiła informacja, ponieważ tak jak w przypadku Travisa, który miał no naprawdę niemiły incydent na koncercie, pojawiło się po prostu dużo rzeczy i Epic teraz, że tak powiem, chce się go pozbyć, to ogólnie, moi drodzy, no to wypłynęły właśnie, można by powiedzieć, teraz informacja na temat powrotu Groty i ogólnie no to nagram jeszcze na ten temat jakiś osobny film, ale teraz tak w miarę na szybko, to chciałbym wam powiedzieć, że Grota powraca, tylko że w troszeczkę zmienionej formie, a najdokładniej teraz Grota ma się nazywać Covered Cavern i to troszeczkę dziwnie, ale tak czy siak, moi drodzy, no to na mapie będzie ona wyglądała tak, jak teraz właśnie widzicie na ekranie. I ogólnie no to tak naprawdę tyle wiemy na temat tej miejscówki, ponieważ niestety nie widzimy jej jeszcze od środka. Lecz możemy się spodziewać tego, że będzie ona naprawdę podobna do Groty, czyli miejscówki z drugiego sezonu w rozdziale drugim i wtedy mieliśmy tam chociażby Brutusa z właśnie mitycznym miniganem. Także osobiście mi się wydaje, że to naprawdę całkiem dobry powrót i mam nadzieję, że ta miejscówka będzie również tak samo fajna, jak była właśnie w sezonie drugim rozdziału drugiego. Także jak najbardziej fajnie, że Epic Games coraz bardziej stara się powrócić do właśnie rzeczy, które były po prostu w Fortnite lubiane i mam nadzieję, że w następnym sezonie jeszcze po prostu będzie kilka fajnych rzeczy. A odnośnie następnego sezonu też niedługo film się pojawi, a teraz przechodzimy już do głównych tematów tego filmu. Także teraz przechodzimy sobie do tematu darmowego skina i ogólnie będziemy go mogli zdobyć właśnie poprzez turniej Summer Smash Cup 2022. I ogólnie, moi drodzy, no to ma on się odbyć dziś oraz przy okazji jutro.
i ogólnie no to właśnie im więcej punktów zdobędziecie, tym lepiej dla was, ponieważ to jest raczej pewne, że właśnie im więcej punktów, tym większa szansa na wygranie takowego skina. Sam skin jest według mnie całkiem przeciętny i nie będę tutaj ukrywał, że nie jest on jakimś jednym z lepszych, które Epic dawał chociażby za darmo za jakieś turnieje i oczywiście również nie będzie on w żadnym stopniu unikatowy, ze względu na to, że Epic w większości te skiny z turniej daje po prostu później do sklepu i będzie on, wydaje mi się, że za cenę 1200 audolców lub nawet za cenę 800, ponieważ raczej bym nie spekulował, że ten skin będzie jakiejś wyższej klasy rzadkości, no ale kto wie, może Epic nagle da go za skina legendarnego za 2000 audolców, tego akurat to w sumie nie wiemy. Także tak, ten turniej właśnie, no, możliwe, że jak wy to widzicie, to teraz już trwa nawet turniej o tego skina. Oczywiście możecie sobie go zagrać i spróbować swoich sił. Jeżeli uda wam się go wygrać, to jak najbardziej super i wydaje mi się, że to naprawdę całkiem dobra informacja. A jeszcze drugą informacją jest w sumie ostatnio właśnie krążący po sieci, no po prostu darmowy pakiet. I ogólnie no to po ostatniej aktualizacji zostało dodanych naprawdę wiele rzeczy, w tym chociażby przeciwnicy Spidermana, w tym na przykład Green Goblin. I ogólnie no to jest raczej pewne, że do gry jeszcze wejdą jakieś inne wersje Spidermana, w tym chociażby na przykład Spiderman właśnie Miłosz Moralny, czyli po prostu Miles Morales, tak jakby ktoś pytał. I ogólnie moi drodzy, no to właśnie pakiet Miłosza Moralnego to z tego, co się okazuje, za darmo raczej nie będzie, ze względu na to, że Epic po prostu nie ma w sumie z jakiej okazji dać tego pakietu za darmo. No chyba, że zrobią oni tak, jak na przykład było z tym pakietem, który był za darmo dla posiadaczy PC, nie mam absolutnie pojęcia, ale osobiście ja bym się tutaj nie radził na nic nastawiać, że pakiet Miłosz Moralny będzie po prostu za darmo, ze względu na to, że no wiadomo, byłby tam jakiś skin Spidermana, jakaś emotka i coś jeszcze, ale tak czy siak, no raczej nie. Także radziłbym się na takie coś nie nastawiać, ale oczywiście jeżeli pakiet Miłosza Moralnego, czyli Miles Morales, pojawi się w sklepie z przedmiotami, to jak najbardziej, moi drodzy, wtedy będziecie mogli go zdobyć za darmo i oczywiście zrobię dla was jakiś konkursik na właśnie ten pakiet, ze względu na to, że ostatnio chociażby w święta był konkurs, gdzie osoba mogła wybrać sobie coś ze sklepu, to tutaj będzie, że ja mu wyślę właśnie ten pakiet właśnie Miles Morales, jeżeli oczywiście takowy się pojawi niedługo. Ale najprawdopodobniej do końca tego sezonu w większości rzeczy związanych ze Spider-Manem i jakieś inne części Spider-Mana również w sklepie z przedmiotami pojawiać się będą. Także raczej właśnie pan Miłosz Moralny, niejaki Miles Morales, zostanie niedługo wprowadzony do Fortnite'a. Jeżeli ktoś z Epica to ogląda, to błagam, nazwijcie ten pakiet Miłosz Moralny, bo to będzie coś naprawdę totalnie kozackiego. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Spider-Man, a ja przypnę ci serduszko. I no możecie się w sumie też napisać w komentarzu, czy daliście się nabrać na pakiet Miłosz Moralny. To film o 8, a w tygodniu film o 6.45. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, Miłosz Moralny, cześć.